Transfery w Ekstraklasie. Siemano, witam was dzisiaj na moim kanale i dzisiaj zajmiemy się zarówno plotkami transferowymi, jak już powiedzmy potwierdzonymi transferami, ale także tymi, którzy odchodzą z Ekstraklasy, dlatego zapraszam na dzisiejszy film. Erik Exposito do Legii Warszawa albo do Rakowa Częstochowa. To jest, myślę, że jeden z najciekawszych transferów, jaki mógłby się wydarzyć tego lata, bo przede wszystkim ja lubię takie transfery, które są wewnątrz Ekstraklasy. To jest moim zdaniem najfajniejsze, że ci, no właśnie, w sytuacji, gdy ci najwięksi, najlepsi piłkarze Ekstraklasy zostają w tej lidze, no i właśnie zamieniają te, powiedzmy, teoretycznie troszkę gorsze kluby, choć mimo wszystko w tym sezonie Śląsk Wrocław walczy o Mistrzostwo Polski, na te lepsze, których może więcej się płaci, które częściej osiągają sukcesy, jak na przykład właśnie Raków Częstochowa czy Legia Warszawa, także jednak potrzebują dobrego napastnika, a poza tym też nie dziwię się, że są nim zainteresowani ze względu na to, że Exposito przecież jest łakomym kąskiem, bo on będzie po prostu do wzięcia za darmo, więc oprócz tej, powiedzmy, prowizji dla agenta, oprócz wysokiej pensji dla piłkarza, którą na pewno sobie Exposito wywalczy, no to nie trzeba płacić żadnych dodatkowych pieniędzy klubowi, czyli Śląskowi Wrocław, także wydaje mi się, że naprawdę to jest bardzo dobry ruch ze względu na, no właśnie na to, że te finanse nie będą aż tak nadszarpnięte. Z drugiej strony, patrząc na to, że Exposito jest wart 2,5 miliona euro, to zawsze jeszcze w przyszłości, może po sezonie, można by było go sprzedać na przykład po jakimś tam niezłym występie, gdyby było to w barwach Legii w europejskich pucharach. Także niesamowicie łakomy kąsek do ugryzienia. Jakub Łukowski z Korony Kielce do Widzewa. Gdyby to było przed tym sezonem, to powiedziałbym, że jest to bardzo fajny transfer, który zasługuje zdecydowanie na to, żeby go stawiać w roli jednego z najważniejszych transferów okienka, ale no właśnie sporo się przez ten rok zmieniło, bo Jakub Łukowski był wcześniej piłkarzem, który dla Korony zrobił dużo i sprawił tak naprawdę, że Kielczanie się utrzymali w tej Ekstraklasie, tak w tym sezonie zagrał zaledwie 9 spotkań, no i też najważniejsze jest to, że przecież miał zerwane więzadła krzyżowe i na początku zagrał 3 spotkania, zerwał więzadła i praktycznie stracił calutki sezon, wrócił teraz, więc no jest jakaś szansa, że już jest zdrowy, ale wiadomo, że do formy dochodzi się raczej długo, także do tej najwyższej formy sprzed sezonu możliwe, że wróci, ale na przyszły sezon, czyli powiedzmy no na rozpoczęcie, na lipiec, sierpień, no to można wtedy oczekiwać, żeby wrócił, ale mimo wszystko pamiętajcie, że jest to kontuzja więzadeł krzyżowych i nie zawsze piłkarze wracają do najwyższej dyspozycji po takiej kontuzji. Mimo wszystko na pewno jest to jakieś ryzyko dla Widzewa ściągać takiego piłkarza, ale jednak Łukowski prezentuje poziom w najwyższej formie, który pozwala myśleć o nim jako wzmocnieniu Widzewa Łódź. Kajetan Schmidt do Jagiellonii Białystok. Kolejna plotka w Ekstraklasie. Myślę, że Warcie nie do końca ma takie pole do popisu, ponieważ no ten zespół gra dość mocno defensywnie, a Schmidt, no w sumie teoretycznie można by pomyśleć, że puścisz długą piłkę na Schmidta i on tam powinien swoją szybkością sobie poradzić, też niezłym driblingiem, a jednak Warcie troszkę moim zdaniem ostatnio przygasł, mimo tego ma 7 goli i 2 asysty, ale ciekawi mnie, jak wyglądałby po prostu w lepszym klubie, bo na pewno na to zasługuje, żeby do takiego lepszego klubu trafić, także myślę, że Kajetan Schmidt jest jednym z no, ciekawszych, łakomych kąsków na to okienko, tylko pytanie, czy nie sprzątnie Jagiellonii go ktoś z pokroju tych mocniejszych, powiedzmy, bogatszych klubów typu Raków czy Legia Warszawa, ale myślę, że w takiej Jagiellonii Białystok u Adriana Siemieńca mógłby się jeszcze rozwinąć i oczywiście jest wart 1,5 miliona euro, także spokojnie w wieku do tej pory ma 22 lata, także no na przykład w przyszłym sezonie też po dobrej rundzie czy po dobrym sezonie mógłby odejść naprawdę za sporą kasę. Kacper Chudryna do Rakowa Częstochowa, kolejny z bardzo ciekawych piłkarzy w Ekstraklasie, przede wszystkim no nawet ze względu na jego liczby 7 goli i 10 asyst w tym sezonie Ekstraklasy. Jeden z najlepszych skrzydłowych w naszej Ekstraklasie, więc myślę, że no w Rakowie mógłby się taki piłkarz sprawdzić. Mimo wszystko w Zagłębiu Lubin wiadomo, jak to wygląda. Zagłębie, odkąd zdobyło Mistrza Polski w 2007 roku, no to na podium było tylko raz w 2016 roku, więc no jeżeli nie gra się w europejskich pucharach od wielu sezonów, no to myślę, że Chudryna nawet dla własnego rozwoju powinien z tego Zagłębia odejść. Oczywiście, nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, ale myślę, że to byłby bardzo dobry ruch nawet dla samego piłkarza, mimo tego, że Raków akurat w tym sezonie w pucharach grał nie będzie, ale jednak jest o wiele, wiele lepsza perspektywa na to, żeby grał w tych europejskich pucharach na przykład za rok. I dlaczego miałaby to nie być Liga Mistrzów? Poza tym też w duecie z Kurminowskim są nie do zatrzymania, więc wydaje mi się, że to też jest
na pewno ciekawa opcja do rozważenia przez Raków Częstochowa, który poszukuje gdzieś opcji właśnie Erika Exposito, żeby wziąć dwójkę. I Chodynę, i Kurminowskiego. Oni są bardzo dobrze w tym sezonie, razem się dogadują i współpracują wspólnie. Wypracowali 5 bramek takich, że właśnie podawał Chodyna, a strzelał Kurminowski. Więc nie jestem żadnym doradcą transferowym, ale myślę, że Raków mógłby mi coś rzucić, jeżeli faktycznie do takiego podwójnego transferu by doszło. Aleksander Bobek do Rakowa Częstochowa, na pewno jest to jeden z piłkarzy, którzy zasłużyli na to, żeby zostać w Ekstraklasie na tym poziomie, a już na pewno spośród piłkarzy ŁKS-u Bobek jest piłkarzem młodym, ma dopiero 20 lat. Oczywiście ma swoje mankamenty, pewnie musi poprawić grę na przedpolu, ale mimo wszystko jest to piłkarz młody, który wciąż może rozwijać. No i właśnie, czy Raków Częstochowa jest do tego odpowiednim miejscem? No przekonali się o tym Kacper Trelowski, który odchodził. Przekonał się o tym w tym sezonie Kacper Bieszczad. Sachinowicz też zagrał, zaraz kontuzja. No jeżeli Bobek miałby przechodzić do Rakowa, to uważam, że tylko i wyłącznie w sytuacji, gdyby klub opuścił Vladan Kovacevic, bo on jest zdecydowanym numerem 1 i po prostu, jeżeli Bobek miałby siedzieć na ławce na pozycji numer 2 i grywać w rezerwach jak Bieszczad, to ten transfer byłby bez sensu. Luka Zachowicz do Górnika Zabrze. Piłkarz, który zdecydowanie w tym sezonie no nie może być zadowolony. 18 meczów, 1 gol, 2 asysty i wygryzł go ze składu zdecydowanie Eftimis Kuluris. Myślę, że Zachowicz jest ciekawą opcją. Na pewno to nie jest taka typowa dziewiątka, co też o czym mogli się przekonać piłkarze i no, wszyscy kibice Pogoni Szczecin. On no właśnie nie wykorzystywał często takich sytuacji, nie był w miejscu, gdzie powinien być, jak właśnie w tym sezonie robi to Kuluris. On bardziej grał jako taka dziesiątka, wycofywał się, bardziej rozgrywał, więc jeżeli Górnik potrzebuje takiego piłkarza, no to na pewno w tym by się sprawdził, ale czy na dziewiątce? No raczej nie, więc na pewno jest to ciekawa opcja dla Zabrzan, ale jestem tak trochę nastawiony średnio do tego transferu ze względu na to, że po prostu ten sezon miał słaby. A na koniec parę ogłoszonych już odejść z Ekstraklasy. Niektóre są raczej zrozumiałe. Na początek Krakowia. Łukasz Chroszczo odchodzi z Krakowi. To jest ostatnio podstawowy bramkarz Krakowi. No ale jednak mimo wszystko większość sezonu bronił Sebastian Madejski. Kolejny piłkarz to Kornel Rupa, Rapa, Rypa. No tak właśnie był nazywany przez komentatorów bardzo często. Nie wiadomo było, jak jego nazwisko wymawiać. Natomiast on jest piłkarzem, który ma prawie 200 występów w Krakowie. Oprócz tego też ponad 60 w Pogoni Szczecin. Więc można powiedzieć, że jest to już jakaś legenda Ekstraklasy, ale on właśnie z Krakowi teraz odchodzi. Odchodzi także Adam Wilk, czyli trzeci bramkarz, który bywał na wypożyczeniach w Legionowi, w Ruchu Chorzów, czy też w Hutniku Kraków, ale jednak no, nie znalazł nigdy miejsca w podstawowym składzie w Krakowi. Oprócz Adama Wilka odchodzi także Eneo Bitri, który był wypożyczony z Walerengi na pół roku, no nie sprawdził się aż tak dobrze. I ostatnim zawodnikiem jest Dawid Jabłoński. Z Rakowa odchodzi także właśnie wspomniany już Kacper Bieszczad, o nim sobie mówiliśmy. Zagrał 2 mecze, oba beznadziejne w Rakowie, więc no cóż, tak to niestety bywa w takich klubach. Mimo wszystko był właśnie zastępcą dla Vladana Kovacevicia, więc myślę, że na pewno znajdzie sobie jeszcze miejsce w jakimś ekstraklasowym klubie, ale musi wyeliminować no takie błędy, jak na przykład mu się zdarzyły właśnie w ostatnim meczu w tej rundzie, gdy zagrał z Radomiakiem. Radom minął się z piłką, machnął się, no i Radomiak później zdobył bramkę. Odchodzą też z Lecha Artur Sobiech, 54 mecze, 5 goli, 2 asysty. No piłkarz, który na pewno nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań, ale wiadomo, że był jednak zastępcą dla Mikaela Isaka. Mimo wszystko w tym sezonie, gdy właśnie Isak był kontuzjowany przed tą rundą, no to Sobiech miał niby miejsce, żeby tam wskoczyć, ale sam również był kontuzjowany, więc no gdy nadarzyła się okazja, żeby grać w pierwszym składzie, no to znów przytrafiła mu się kontuzja. Także Sobiech, mimo tego, że też przychodził do klubu z Turcji, gdzie w ostatnim sezonie wtedy zdobył w najwyższej lidze 9 goli, no to w Lechu nigdy nie spełnił jednak pokładanych w nim nadziei. Oprócz niego z Lecha odchodzi też Barry Douglas, który z kolei już jest legendą poznaniaków, można powiedzieć, bo zdobywał z nimi 2 razy Mistrzostwo Polski w 2015 roku i w 2021. No w tym sezonie zagrał już tylko 15 spotkań, więc jest to piłkarz, któremu po prostu już dali odejść. Mimo wszystko jednak na pewno zachowa łatkę bardzo ważnego piłkarza w historii Lecha. Kilka odejść również z Legii Warszawa, przede wszystkim Josue, czyli niekwestionowanie najlepszy piłkarz Legii w ostatnich latach, w ostatnim sezonie. Również Josue przecież jest wciąż nominowany do nagrody pomocnika sezonu i myślę, że wcale nie jest to nominacja nad wyraz. Josue jest zawodnikiem, który w Legii sporo zrobił, na przykład, no jeżeli pamiętacie ostatnie mecze na przykład z Ligi Konferencji z AZ Alkmaar, no praktycznie on wywalczył awans do następnej rundy, żeby grać na wiosnę właśnie swoimi wspaniałymi dwiema asystami. Josue można też
zapamiętać z ligi, bo też strzela dużo. W zeszłym sezonie akurat miał lepsze te statystyki, w tym sezonie jest już nieco gorzej, ale mimo wszystko i tak jest główną postacią Legii Warszawa. Na pewno ciekawe, jak sobie Legia poradzi bez niego, bo to on był w ostatnich latach głównym kreatorem gry Legii Warszawa. Odchodzi również Kendrim Zyba, to w sumie jest to krótka historia z Legią, ponieważ on był od zimy, wszedł, zagrał tylko 6 spotkań, niby miał być jakimś tam zastępcą Bartosza Slisza, ale mimo wszystko no po prostu się nie sprawdził. I odchodzi także Yuri Ribeiro, on też grał 3 sezony w Legii, akurat był to piłkarz niezły, poza tym wciąż ma 27 lat, więc okej, ostatnio już w defensywie niestety miewał swoje problemy, tak jak i cała defensywa Legii Warszawa, ale uważam, że właśnie to jest jeden z takich piłkarzy, którzy spokojnie w Ekstraklasie mogliby się załapać, no tylko pytanie, czy po prostu nie byłby dla reszty klubów za drogi. Tyle na dzisiaj, będę robił dużo częściej teraz aktualizacje odnośnie transferów w Ekstraklasie, no bo przecież kończy się już sezon i tak naprawdę, no o czym można rozmawiać w sezonie ogórkowym? O transferach. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia przy okazji kolejnych filmów.